Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał Syna swego na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto spojrzy na węża, będzie uzdrowiony. Tak było w Księdze Wyjścia. Zupełnie inaczej jest w Ewangelii. Nie wystarczy popatrzeć na krzyż. Nie każdy, kto patrzy na krzyż, ten jest chrześcijaninem. Być chrześcijaninem to mieć krzyż w swoim sercu. Nie złoty, nie drewniany, ale ten życiowy, własny, prywatny. Brany codziennie i niesiony tam, gdzie Jezus chce nas posłać. Dzisiaj uroczystość podwyższenia krzyża. Patrzenie na krzyż może być modlitwą. Ale najważniejsze zdanie to ostatnie zdania dzisiejszej Ewangelii. Bóg posyła swojego Syna, abyśmy nie zginęli. Nie zginęli w życiu, nie zginęli w walce, nie zginęli w świętości. Zawsze walczyli, nigdy się nie poddali. A kiedy brakuje nam siły, można popatrzeć na krzyż. Ale ten krzyż umieszczony w moim sercu albo w sercu drugiego człowieka. Nawet Jezus w swojej drodze krzyżowej ma tych, którzy mu pomagają. Szymon z Cyreny, który bierze krzyż i niesie. Czy Weronika, która ociera mu twarz. Niosąc swój krzyż, bądźmy też wrażliwi na drugiego. Chrześcijanin to człowiek, który krzyż niesie. Nie ma chrześcijaństwa bez walki. Nie ma chrześcijaństwa bez krzyża. Nie ma chrześcijaństwa bez miłości. A nie ma miłości bez ofiary. Tam, gdzie jest miłość, musi być ofiara. Ofiara krzyża jest największą ofiarą, którą Bóg złożył za ciebie i za mnie. Czy jestem gotowy pomóc nieść krzyż drugiemu człowiekowi? Czy jestem gotowy pomóc nieść krzyż Jezusowi? Czy jestem gotowy nieść swój krzyż w miłości? Amen.